Niby to fajne, ale jakoś tak mi. Chcesz klantugi. Ale tych to już totalnie nie mam pomysłu za co. Dobra, zobaczymy tak. Przynajmniej nie przejdzie w takiej formie, w jakiej je sobie wyobrażałem Pira Droga. Stabimy będą bardzo często zalegać. Czemu mam zalegać? Prosisz się o lanie. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Czy jak potrzebuje 3000 półnadek Blizzarda, to robić czy nie? Nie, nie rób. To wrzucimy. Hetrykonik. Hetrykonik? Okej. Okay. Już rozumiem, dlaczego konik. Jak ona się po angielsku nazywa? Ona się po angielsku nazywała... Ona się po angielsku nazywała... Ticket Scalper. Okay. Quest. No dobrze. Misiu, pisiu. Graj co? Wyjątkowe odkrycie. No wyśmienicie. Powiedzmy. Bananowy zrzutek. Aha, do questa. Okej. Okay. Okidoki, brachu. Dwa takie. Dwa takie. Jak będzie wyglądało z połowaniem? Tak jak teraz. Karty odchodzą ze standardu, to po prostu odchodzą ze standardu. Nic więcej się nie dzieje, brachu. Tego nie, bo nie ma szarży. Nie ma szarży. No to nie jest dobre. To nie jest dobre. Mogę rzucić backstaba, skombić to, rzucić to. Mogę rzucić tego i nie wiem co jeszcze zrobić. Dobra, zróbmy tak. Rzucimy backstaba, rzucimy to. Rzucimy to. Wjedziemy tym, 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 tym i tym. I nie będziemy wjeżdżać tym kajtkiem. Chyba, że z klasycznego. Nie wiem, co. A, no ale to jest co innego niż wypadanie, tylko przejście karty do sali chwały. To tak, no wtedy wygląda to trochę inaczej. Dobra, niech będzie. To strajduję. Nabiorę karteluszki. On
wjeżdża teraz z Blizzardem. Więc dagger tylko. Rej. Nie wiem, czy było, wiem, to ryzykuję. Kiedy artefakt, o i jak to ogólnie może wyglądać? Artefakt wtedy, kiedy będzie, jak to może wyglądać? Może wyglądać tak, że będą streamy za... Że będą streamy z Artifacta, będą streamy z Hearthstone'a, nie ma planu. Nie wiem, czy kogoś zaskoczę, mówiąc to, ale powiem. Na tym streamie zazwyczaj planu nie ma, więc pytanie o to, jaki jest plan, jest bez sensu. To da. Cześć, Arcie. Deck Blizzarda, Pirat Rogal i Mo lepszy. W takim razie graj tym deckiem. Nikt się nie broni, brachu. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Tak, to było 3 damage za pirata. Słaby draw. Czy można coś innego zamiast zielono skórego? Może tak najbardziej. Totem leczący. Kurde, nie mógł być 1-1. Co to jest ta rzeź? Nowy keyword. Ile jeszcze to będzie trwało? Ile jeszcze to będzie trwało? Oho. Tiru. Zaufaj kodeksowi piratów. Hej. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I tak dostanę wulkan, nie? No dostanę wulkan. Co robisz, żeś? Jak zabijasz... A, super. Jak zabijasz... Jak ona ma 5 ataków i zabijasz, to masz 4 albo życie, to się aktywuje. Wyśmienicie, Zbyszku. Wyśmienicie. Graj. Takie rzeczy, no dobrze. Niech ci siedzi. Chcę krwi i łupu. Chcę krwi i trupów. Na chwilę obecną, jaki kontrol deck polecisz?
Żaden. Polecenie deków. 18 godzin po wyjściu dodatku to nie jest moja ulubiona rzecz. Trochę bidnie. Jeszcze mogłem zagrać tego konika i zagrać Hero Power. No, mogłem. Tak sobie myślę. Nie grałem Big Spell Mage'em. Tak sobie myślę. Co wymyśliłeś, ziomek? Co wymyśliłeś? Ej, znam jej głos skądś. Nie ma zwrotów! Nie ma zwrotów! Nie ma zwrotów! Nie wiem w czym, ale ona w czymś podkładała głos. Fuck you. Fuck you, brother! Oto sprawiedliwość! Ej. No to nie wygląda, jakbym miał to wygrać. Jaha. Cóż za wspaniały okaz. Pochłonie cię, panno. Boże, jakie to teraz będzie zjebane. W tym momencie z tymi elementelami Shadow Fox już nie może se komba popsuć, nie? No, że myślę? Oto sprawiedliwość. No dobra, ten atak mógł być trochę błędem. Tak sobie myślę. Jolo, graj. Nie no, może tylko szans... No, o to mi chodziło. Ta-na-na. Już daję, proszę. Myślę, że 24 godzinki. Uciekajcie, żyjątka. Znów się przenosiłem. Aha. Dobra, jebać. Poddaję się. Majew kontra Uther. Będę walczyć z honorem. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Nikt nie umknie przed gniewem. O.
I pomysł wczoraj na temat częstości banów wszedł w życie? Stakrat był timeout tylko, więc tak nie do końca. Ale ogólnie tak. Jak miałem przez bardzo długi czas taką ten... do nie, może jednak nie banujmy wszystkich od razu, to lepiej ten, sypać na prawo i na lewo. Przesadzić to będzie lepiej. Wtedy mi dobrze. Zaraz powinien powiedzieć, co wydaliśmy do plusów, a my szadera z gry, przepraszam, był to błąd. A tak można o 20 kartach powiedzieć. Nie tylko o szader wokół. Do boju! Rekiny do boju! Dostanie nerfa za pół roku. Dwa miesiące przed wyjściem, znaczy wypadnięciem ze standardu, dostanie nerfa. Nie, chwilę, nie z czego? Z koboldów. Okej. Okay. Czyli on wypada za 4 miesiące, tak? Widgewood. O Boże, a to wypada za 16 miesięcy. Oh my god. To super. Ale spoko, za 4 biegi wypada Jaina, jej. A ty gnają. That's not cool. Sam robiłem ten deck? Tak, sam robiłem ten deck. Ale nie uważam, że był dobry. Nie myślałeś o testach Evenpira Drogala? Pozwól mi się zastanowić. To jest opcja. Ale nie masz drogu. Chyba. Może o czymś nie myślę. Nie wiem. Co miałem mówić? A, co to tak? Nie wiem, kurde. Rzeczywiście w dodatku zawsze się jaram, znaczy może nie zawsze, ale tam zdarza się, że jaram jakimiś dekami. I jaram się nimi dlatego, że są dla mnie fajne, bo są klimatyczne czy coś tędy. Niestety później się okazuje, że są tak tragiczne, że nimi grać nie da. To jest smutne. Zima. Yeah. Raz, dwa, trzy, ile? 7, 8, 8, 12. Nabiję tego tokena, żeby się ten 2-6 głównie pojawił. No, jaram się tymi dekami, bo mi się podoba ich klimat, tak jak ten Discard Warlock czy Pirate Rogue. Tylko że jaram się nimi, bo mi się podobają założenia, nie dlatego, że jakoś fajnie wygląda czy coś. Później wychodzi dodatek, gram, tym okazuje się, że jest grywalne, niegrywalne i tak. Zwycięstwo jest twoje.
taki event docelowy miałby zabić szybko. To byłaby to odmiana, bo zazwyczaj wendeki raczej nie zabijają zbyt szybko. Jakiś Pirate Royale na pewno będzie grywalny. No pewnie z King's Bane'em. To już tak dla mnie traci trochę klimat. Wiesz, podoba mi się ten pomysł z tą salwą burtową, z panią kapitan i tak dalej. No tylko, że to jest niegrywalne, no bo stołu nie utrzyma. Nie lub. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Stryk. Pirat wypada strasznie słabo na tle Gong Druida, Hero Power Major, Jesse Rivalda, Otyka Palladyna. Pokaż, czy coś umiesz, kundelku. O. To jest interesujące. Odnośnie dyskusji przed paru dni trochę więcej ogarnąłem artefakta, jednak teraz z dużym przekonaniem twierdzę, że w draftach lepiej robić dwa kolory niż splash. Ale ja też uważam, że lepiej robić dwa kolory niż splash. W większości przypadków. Inną kwestią jest to, że uważam, że to nie jest takie proste zrobić dwa kolory. Jak się wprowadza wczoraj się discolog? Dopóki miałem siłę, całkiem nieźle. Da się robić bardzo często to, a nie w 20%. No uważam inaczej, ale kłócić się nie bada. Handla z toksynami. To tak zadziała? Boże, jedyny kurwa, właśnie dostałem raka chyba. Serio? Go, gościu. Widziałeś jakiś interesujący deck? Nope. Gra na nowe deck i tak marudzi. No bo powinno się grać Shader of Okshamanem i Odpalladynem tylko i tyle. Widziałem deck Toasta? Nie. No siema, królowa. Nie cieszy mnie twoja obecność, muszę przyznać. Dwa tygodnie meta będzie taka sama jak przed wyjściem dodatku. No nie ma bata. Nie ma bata, żeby była taka sama. Ty, w ogóle co ja zrobiłem? Czy ja
Problem jest w tym, że mam 13 życia i zaraz umrę, kurwa. A, siemo. Jakiś OTK mag? Gdzieś tam może i gra. Ale raczej nie. Nie w tier 1. Aha! Tak. Nie ma sprawiedliwości. Dobra, mam całe 6 KP, damy radę. Albo nie. Czemu nie jest zbufowany? Aha, bo on kresę to zagrał. Magia. Mati 1337 właśnie dowiedział się, jak działają zasady Hearthstone'a. Dobra, tu mamy 21. Tu jest 22. Myślisz, że wygrałeś? Myślisz, że ci się upiekło? To lipa. Kolejna dobrze zaprojektowana karta. Siema! O, widzę, że masz super stół. Tak? No super, to jak masz super stół, to znaczy, że moja, że ta karta sprawi, że jesteś jeszcze bardziej super niż byłeś przed chwilą. O, wykupujesz przeciwnikowi za 24 damage'u z tej karty? A co tam? Trudno. Ja się tak szczerze powiedziawszy nie znam na projektowaniu kart. I w sumie nie lubię o tym za bardzo gadać, ale jak patrzę na to, jak zaprojektowane są niektóre karty, jak na przykład Jaina, pod tytułem ja u się ma, zagram Jaina, jeżeli mnie nie zabijesz w tej turze, to wygrałem. Albo salwa burtowa pod tytułem o, siema, widzę, że masz cały stół kreatur, a to masz tutaj jeszcze taką fajną kartę, która pomoże ci wygrać. Albo, yo, siema, widzę, że masz cały stół kreatur, a patrz, mam taką fajną kartę i wstawię sobie prowokację na każdą twoją kreaturę, a to, że twoje kreatury są 1-2, a moje 1-5, to mnie interesuje. W każdym razie, jak patrzę na to, jak te karty są zaprojektowane, to się zastanawiam, jak ta gra jeszcze nie pierdolnęła. Okej. Okay. Jak się da ten water? Do dupy jest.
A mimo tak ciągle w nią grasz. No właśnie, to ze mną nie tak. Muszę chyba przekalibrować swoje informacje. Myślę, Boże, co powiedziałem, swoje informacje? Tak, dokładnie. Czy mogę kartę 6 pokazać? Proszę. Witam Cię spontan, bardzo serdecznie mówię subskryberów, dziękuję za wspieranie kanału 13 miesiąc rzędu, welcome to the family, my friend. Hej Mati, jak tam nastrój? Bardziej chyba na nowy dodatek HS czy tęsknota za Artifactem? Ja nie wiem sam. Warto kupić tego artefakta, jak lubię karcianki. Jak ci się podoba, to warto. Ile jeszcze to będzie trwało? Ile jeszcze to będzie trwało? Mam kartę, się wypowiem, no ale co mam się wypowiadać, no? Jak ci się podoba gra, no to warto ją kupić, no to dla mnie tak to działa, no. Czy ja nie wiem. Jeżeli mam być szczery, to nie wiem, czego wy oczekujecie po takich pytaniach. Bo mój umysł działa... Kurwa. Mój umysł działa dosyć prosto. Rzekłbym, że nawet działa zero-jedynkowo. A konkretnie działa w ten sposób. A, te Salonitum wygrały gierkę, fakt. Że jak mi się podoba gra, to ją kupuję. No, czy w sumie bardziej instaluję. I nie pytam nikogo, czy warto ją kupić, czy nie warto jej kupować i tak dalej. No, podoba mi się, chcę w nią pograć, no to w nią gram. I nie wiem, co mam odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupić jakąś grę. No, jeżeli ci się podoba, no to warto, no bo ci się podoba, no to... No to chyba chcesz w nią grać, nie? No, ale no co ja mogę więcej powiedzieć? W sensie, czy ci się podoba, czy nie ma za dużo RNG, czy nie jest pay to win. Okej, podoba mi się, jest za dużo RNG, jest pay to win. A Twitch chat kupuje, jak się podoba streamerowi, no jeszcze się nie nauczył. W sumie Kłato, jak tak to napisałeś, to teraz rozumiem, o co chodzi. True story. Frustory. Tak sobie myślę. Oto sprawiedliwość. Więc warto kupić artefakty. Jest bardzo fajną karcianką. Fajnie napisaną, fajną zrobioną. Ma fajne zasady, świetnie się przy niej bawię. Można na niej, powiedzmy, że zarobić. Jest imbastyczna. Lepszej karcianki aktualnie nie ma na rynku. Kireku, daj mi skrzydła. Ty co to robisz? Że oszukuję? Ja po prostu nie gram z zasadami. Nie ma zwrotu! Jaki już wczoraj wynik Discord z Warlockiem? Genodix. Jest jakiś sens grindowania standardu po zmianie punktów HCT?
Taki sam jak wcześniej. Nic się w tym dla ciebie nie zmieniło. Ty Quattro właśnie. Po tych zmianach z tym esportem, to co prosi, to już w ogóle mają w dupie ranking, nie? Czy mi się wydaje? A tak w sumie przejrzałem to tylko pobieżnie jednym okiem. Dalej mi się myśleć nie chciało. 11, 13, 13, 17, 18, 19. Chwilę, to zagramy. To zagramy. Oto sprawiedliwość. To zagramy. Dupa, jak zginął Leroy albo Don Guarda, to powiem trudno. Są 4 miesiące przejściowe, ale prawdopodobnie na tej części już będzie tylko dla casuali. Już sobie chyba dobrze. Znaczy nie wiem, ja prosem nie jestem, się nie znam. Skąd to się to kurwa wzięło? Idziesz na dno! Oto sprawiedliwość! Ja proszę, nie jestem i się nie znam, ale wydaje mi się, że to jest całkiem spoko podział. Miałem Liton? No to dobra, może miałem. Kto śmie mnie przyzywa? No krap. Chyba umarłem. Przed moim gniewem. No to teraz HS Competitive będzie pay to win, zapłać za turstopa, a może wygrać. Ścieżka darmowa to będzie jeszcze więcej grindu. Już na 1000 turniejów. Aha, okej. Okay. Dobra. A, zostawię co. Miałem Lethal?